Jesteśmy w Chochołowie. Jest to miejscowość przepiękna, bardzo bogata, jeśli chodzi o architekturę drewnianą, o tradycje, które są wciąż żywe. Miejsce, jeśli chodzi o gminę Czarny Dunajec, która jest jednocześnie taką naszą perłą turystyczną. Mamy tutaj baseny termalne, termy chochołowskie, czyli stanowi to swoistą taką enklawę dla turystów, jeśli chodzi o bliskość Słowacji, która znajduje się stąd dokładnie w odległości 1 kilometra, jak i szlaku turystycznego, tego transgranicznego, który znajduje się od miejsca, gdzie się znajdujemy, jakieś 120 metrów. I to właśnie tutaj postanowiliśmy w gminie Czarny Dunajec wybudować miejsce, które będzie strefą takiego odpoczynku, relaksu dla wszystkich użytkowników właśnie tych tras rowerowych. Każdy, kto będzie chciał aktywnie spędzić czas, może przyjechać w to miejsce. Powstanie tutaj przepiękny taki plac zabaw, bardzo rozwinięty. Można tu spędzić troszkę czasu i wrócić rowerami do miejsc noclegowych, miejsc turystycznych, czy pojechać dalej na Słowację. Jest to temat bardzo ciekawy, ponieważ Chochołów jest zdecydowanie miejscowością turystyczną i będzie to takie ubogacenie ich oferty turystycznej, którą mogą zaoferować to sołectwo, jak również wspaniałe miejsce do rekreacji dla mieszkańców, które jest na terenach Kamieńca w Chochołowie, czyli oddalone troszeczkę od drogi wojewódzkiej najbardziej uczęszczanej w okresie letnim. To zadanie będzie kosztowało mniej więcej tyle, ile wynosi kosztorys, czyli około 500 000 zł, a nie będziemy dopłacać jak w latach poprzednich mniej więcej 1/3 do wartości kosztorysowej. Jest to inwestycja, która będzie współfinansowana ze środków europejskich, dokładnie Interreg, programu Polska-Słowacja. Inwestycja jest otrzymała dofinansowanie w euroregionie Tatry, który prowadzi w ogóle te nabory, jeśli chodzi o konkursy te transgraniczne na tym obszarze. Będą tu urządzenia do gimnastyki aktywnej, plenerowej. Będzie również boisko do piłki siatkowej. Będą tablice edukacyjne mówiące o tym dziedzictwie akurat kulturowym tych ziem, ponieważ tak jak mówiłem, Chochołów jest niezwykłą taką naszą kolebką, jeśli chodzi o te wciąż żywe tradycje. Co jeszcze? Będzie fajna strefa zabaw dla dzieci, która będzie takim unikatem, jeśli chodzi o place zabaw, które znajdują się w okolicy, ponieważ w centrum tego placu zabaw powstanie specjalna taka jama ze strefą wspinaczkową, z jakimiś tunelami, gdzie dzieci będą mogły pokonywać swoje różne lęki. Będą też piękne alejki, chodniki, stojaki na rowery, jakieś zjeżdżalnie, huśtawki, także każdy znajdzie coś dla siebie, a po środku powstanie altana, gdzie każdy będzie mógł usiąść i spędzić na spokojnie ten czas.